Maśka trenuje od przeszło 1,5 roku. Zaczęło się dość normalnie. Nie miałam co robić z wolnym czasem. Pierwotnie miało to być jakieś tańce nowoczesne, ewentualnie standardowe. No ale tak wyszło, że znalazłyśmy tą właśnie sekcję, tą grupę. Przyszłyśmy na pierwszy trening, oglądałyśmy tylko, ale no, spodobało nam się, atmosfera też była fajna. Teraz jesteśmy w grupie tej nazywanej zaawansowaną, chociaż różnie bywa. Czuję się bardzo dobrze trenując. A co trenujesz? Trenuję taekwondo. Koreańska sztuka walki, która powstała w 1955 roku, więc jest stosunkowo młoda, to jest nowy wymysł. To jest sztuka walki i sport walki, który się w ostatnich czasach bardzo dynamicznie rozwinął na świecie. Jest uprawiany właściwie w każdym kraju świata. Jedna z odmian taekwondo to jest sport olimpijski, także można zdobyć złoto olimpijskie trenując taekwondo. Oprócz taekwondo olimpijskiego jest jeszcze kilka innych odmian taekwondo, bo niestety świat taekwondo jest bardzo podzielony na różne federacje. W dużym skrócie jest to koreańska sztuka walki, wysoko rozwinięta, która jest w wielu krajach świata i w której nacisk jest położony na techniki nożne. Taka wizytówka taekwondo to kopnięcia. Kopnięcia z wyskoku, z obrotu, w różnych kombinacjach. To jest cecha charakterystyczna tego sportu walki. Ręce, nogi, stawy, łuczuby i skoku. Aleksiu. Skoty. Na pokrzyw was. To jest on. Wszystko mieszam w połowie. Nie ma takiego jednego celu, który by przyświecał taekwondo jako sztuce walki. Wydaje mi się, że każdy, kto przychodzi na trening, ma trochę inne cele. Niektórzy przychodzą tutaj, żeby no, po prostu poznać nowych ludzi, inni chcą poprawić kondycję, inni chcą wyrzeźbić ciało, jeszcze inni chcą startować w zawodach i walczyć. Dla innych liczy się aspekt duchowy i trenują układy i zależy im na doskonałej technice i harmonii. W treningach. Wydaje mi się, że celów jest tyle, ilu trenujących. Dla mnie jest to sposób na spędzenie wolnego czasu. To jest jakaś odskocznia od codziennych zmartwień, od stresów związanych ze szkołą. Chcę nadal trenować, ponieważ z czasem, gdy trenuje się coraz więcej i więcej, człowiek nabiera umiejętności, wyćwiczy się ruchy, które później powiela i wszystko wygląda no, tak ładnie. Na początku ruchy są takie niezgrabne, często śmieszne, ale z czasem naprawdę wszystko nabiera takiej gracji, można powiedzieć. Idziemy w prąd do przodu, w prąd do Lewa do przodu, lewa do przodu, skrócie lewą przodu, lewa.
zazwyczaj rozpoczynamy rozgrzewką, mniej lub bardziej męczącą. Po rozgrzewce zazwyczaj trenujemy technikę, różne kopnięcia, uderzenia. Po technice organizujemy sparingi, które pozwalają nam wyćwiczyć zachowanie względem przeciwnika. Sparingi są to walki przeprowadzane na treningach, w których nie chodzi o zranienie przeciwnika czy wygraną. Tutaj chodzi raczej o właśnie wytrenowanie zachowania względem niego. Dłużej dana osoba trenuje, tym większe piętno taekwondo odciska na człowieku. Na pewno kształtuje i na pewno zmienia ludzi, ale wydaje mi się, że tak jest z każdym innym sportem, który uprawiamy. Wydaje mi się, że każda dyscyplina sportowa uprawiana dostatecznie długo zmienia człowieka i z taekwondo jest nie inaczej. Tutaj po prostu ludzie też uczą się ciężkiej pracy, uczą się poświęcenia, uczą się tego, jak pokonywać porażki, własne słabości. Uczą się tego, jak wracać do treningu po przegranych zawodach, po nieudanej walce, po kontuzji. Wszystkie te przeciwności losu, które natrafiają na treningach, hartują ich i sprawiają, że rzeczywiście są mocniejsi. Także zawodnicy, którzy trenują 10 lat, tak jak w każdym sporcie, mają wzloty i upadki, mają gorsze dni, lepsze, mają przegrane zawody, mają kłopoty, nie mają czasu na treningi, bo nie ma w Polsce zawodowych taekwondo, którzy żyli z tego sportu. Także najczęściej dopłaca się do tego sportu, czasem nie ma na to czasu. No i wszystkie te przeciwności i miłość do taekwondo, jakby miłość do tego sportu walki sprawiają, że no, człowiek się hartuje, że charakter staje się silniejszy, że te przeszkody, które natrafiamy później w życiu, nie wydają się już takie straszne, bo pokonywało się podobne rzeczy, albo czasem nawet cięższe na sali. To daje na pewno dużo, na pewno każdej osobie daje co innego. Mnie pozwala wytrenować własny organizm, kondycję poprawia, także charakter, bo człowiek, który ćwiczy, który trenuje, musi pogodzić obowiązki codziennego życia z treningami, musi ze wszystkim zdążyć. No i też potrzeba właśnie sobie ustalić tak dzień, żeby na wszystko zdążyć. Teraz położymy na plecach i chcę, żebyście ostatnie dwie minuty zdrożyli na to, żeby sobie zwizualizować technikę, która ma mięśnie. Uważać, że jest to poprawę. Rozluźnia się mięśnie, zamyka się oczy, uspokaja się oddech. Wyobraźcie sobie, że jesteście na sali tutaj, że jesteście sami. Czujecie papier pod stopami. Macie na sobie strój treningowy, czujecie jakie to jest wrażenie. Wasze normalne spodnie na trening, koszulka, jesteście rozgrzani. I teraz wykonujecie technikę, która do tej pory nie szła. W jak najdrobniejszych szczegółach sobie wyobrażacie, jak kopiecie, bo uderzacie tą technikę. Ok? Poczujcie, co się dzieje z waszymi nogami, z waszymi rękami, z waszą głową. Musicie sobie jak najdokładniej to wyobrazić. Tak jak zawsze chcecie się wychować. Skaczecie tak wysoko jak tylko chcecie, jesteście tak rozciągnięci, jak zawsze chcecie być rozciągnięci. Kopiecie tę technikę idealnie. Wyobraźcie sobie to. Jak najdokładniej. Na pewno chciałabym zdobywać kolejne pasy, ale nie jest to dla mnie jakieś ważne. Ważniejsze dla mnie jest udoskonalanie własnej techniki, własnych umiejętności i kondycji. A jeżeli przy okazji uda mi się zdobyć jakieś wyróżnienie czy pas, to też będzie miło.